Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co ksiądz prałat Kneblewski mówi o nowej mszy. Zapraszam. Znowu, na samym początku zaznaczam, że nie o to chodzi, że chcę teraz czepiać się u kogokolwiek. Albo tym bardziej opluwać jakiegoś księdza. Księża tutaj nawzajem się krytykują, rzucają się sobie do gardeł. Takie rzeczy można czasem usłyszeć. Zupełnie nie o to chodzi. Mówimy tutaj o bardzo poważnym problemie teologicznym, o rycie mszy świętej, który wzbudza ogromne wątpliwości, a który został przyjęty przez rzymskie władze i jest praktykowany w Kościele. O rycie, który wzbudza ogromne teologiczne wątpliwości, jest zrozumiałe, że teolodzy dyskutują, co powinniśmy w tej sytuacji zrobić. Ci teolodzy, którzy dostrzegają problem, jest naturalne, że dyskutują, jak należy go rozwiązać. Nie ma w tym nic niezwykłego, nie ma w tym nic gorszącego, ani nic strasznego. To znaczy jest coś gorszącego w samym zjawisku tego rytu, natomiast nie w tym, że teolodzy między sobą dyskutują, jak się należy w tej sytuacji zachować. Ksiądz prałat Kneblewski zakłada, przedstawia swoje stanowisko, w którym twierdzi, że trzeba uczestniczyć w nowym rycie mszy świętej, bo tam dochodzi do przeistoczenia, więc trzeba zawsze, jeśli nie mamy możliwości pójść na starą mszę, to zawsze uczestniczyć w nowym rycie, nawet jeśli będzie najgorzej, najbardziej niegodnie odprawiany, to trzeba tam pójść, bo jest ważne przeistoczenie, dlatego trzeba Pana Jezusa tam pocieszać. Ja tutaj pokrótce się do tego odniosę. Najpierw zaznaczę taką kwestię, moim zdaniem dosyć istotną, mianowicie kwestię psychologiczną całej dyskusji teologicznej. Oczywiście moje stanowisko będzie zupełnie inne od księdza prałata Kneblewskiego, natomiast myślę, że już sama kwestia psychologiczna odgrywa tutaj pewną rolę. A więc ksiądz prałat Kneblewski przez wiele lat swojego życia nową mszę odprawiał. Stąd potępić mu ją bardzo stanowczo oczywiście będzie po prostu stosunkowo trudno. Ja z kolei całą moją formację przeszedłem niejako w opozycji do nowej mszy. Oczywiście uogólniając, nie o to chodzi, że cała formacja była tak skonstruowana, żeby właśnie atakować nowy ryt mszy świętej. Natomiast przez cały okres trwania mojej formacji zupełnie świadomie formowani byliśmy właśnie na tradycyjnych kapłanów, a nowa msza była nam przedstawiana jako największe współczesne zagrożenie dla wiary. Stąd dla mnie jest zupełnie oczywiste, jakby psychologicznie jest to dla mnie oczywiste, że ta msza jest czymś szkodliwym dla księdza Kneblewskiego. Nie będzie to łatwe, nie będzie to proste, żeby takie potępienie wypowiedzieć. A więc mamy zupełnie inny punkt wyjścia. No i ja teraz postaram się przedstawić argumenty za naszym stanowiskiem. A więc naszym zdaniem nowy ryt mszy świętej jest jedną z największych katastrof w historii Kościoła, jeśli nie w ogóle największą. Dochodzi tam do przeistoczenia? Co do zasady? Tak. I na tym właśnie polega ogrom tej tragedii. A więc mamy z jednej strony faktycznie przeistoczenie. A więc Pan nasz Jezus Chrystus staje się rzeczywiście obecny. Przy podwójnej konsekracji dochodzi faktycznie do ponowienia ofiary Pana naszego Jezusa Chrystusa. A swoją drogą to pojęcie ponowienie też wśród jakichś pojedynczych widzów wzbudza pewne kontrowersje. Rzecz jest banalnie prosta. Dlaczego mówimy o ponowieniu ofiary Pana naszego Jezusa Chrystusa? Tak jak Sobór Trydencki mówi, mamy z jednej strony w mszy świętej uobecnienie prawdziwej ofiary krzyżowej Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest jeden z dogmatów Soboru Trydenckiego. Uobecnienie ofiary Pana Jezusa. Drugi dogmat Soboru Trydenckiego to jest msza święta jest prawdziwą, realną ofiarą. Połączenie tych dwóch prawd wiary zostało później w późniejszych katechizmach streszczone do tego jednego słowa
ponowienie. Czyli z jednej strony w odniesieniu bezpośrednio do krzyżowej ofiary Pana Jezusa, ale jest to prawdziwa ofiara. Nie jest to tylko spektakl, który się odgrywa, nie jest to tylko przypomnienie, nie jest to jedynie pamiątka. Jest to oczywiście również pamiątka, jak sam Pan Jezus Chrystus mówi, ale czyli jest to uobecnienie tej ofiary, ale jednocześnie jest to faktycznie prawdziwa ofiara, która może być aplikowana, która może być złożona w jakiejś konkretnej intencji. Te dwa dogmaty Soboru Trydenckiego dobrze są wyrażone właśnie w tym określeniu ponowienie ofiary Pana naszego Jezusa Chrystusa, ofiary krzyżowej oczywiście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jest to pojęcie powszechnie używane w czasie przed Soborem Watykańskim II. Katechizm kardynała Gaspariego chociażby używa tego pojęcia i teologia zupełnie powszechnie to pojęcie przyjęła. Ta teologia przedsoborowa oczywiście. Tutaj koniec dygresji. Wracamy do naszego zasadniczego tematu. A więc mamy faktycznie w nowej mszy przeistoczenie. Tak, Pan nasz Jezus Chrystus staje się rzeczywiście obecny, faktycznie dochodzi do ponowienia ofiary Pana naszego Jezusa Chrystusa, jeśli tylko msza jest sprawowana w sposób ważny. Mamy również ryt, który został zatwierdzony przez władzę Kościoła. I to właśnie sprawia cały problem, czy na tym właśnie polega cała tragedia tego wydarzenia. Jest ryt, który został zaakceptowany, a jednocześnie jest to ryt, który nie wyraża katolickiej wiary. Odsyłam tutaj poszczegóły do mojego materiału Modernizm a nowa msza. W wielkim skrócie wierni w tym momencie, kiedy przychodzą na mszę świętą, przychodzą faktycznie do kościoła na ryt, który został zatwierdzony przez władze rzymskie. Faktycznie dokonuje się tam przeistoczenie, dokonuje się przecież ponowienie tej ofiary Pana naszego Jezusa Chrystusa, jeśli tylko msza jest sprawowana w sposób ważny, ale jednocześnie to całe otoczenie, cały ryt, modlitwy, gesty, słowa, to wszystko w tym najważniejszym momencie, kiedy to serce wiernego się otwiera, żeby przyjmować te Boże łaski, to w tym najważniejszym momencie on nie otrzymuje całego przekazu katolickiej wiary. On poprzez słowa, gesty, czyny, poprzez całą atmosferę w Kościele otrzymuje zamiast katolickiej wiary taką modernistyczną, protestancką papkę. Jak wspomniałem, poszczegóły odsyłam do materiału Modernizm a nowa msza. Oczywiście będzie podlinkowany pod tymże materiałem. I na tym polega cała tragedia tego wydarzenia. I teraz jaki naszym zdaniem jest obowiązek katolika, który to dostrzega? Który dostrzega, że w tym najważniejszym momencie, wtedy kiedy wierni przychodzą do Pana Boga, kiedy chcą oddać Mu cześć, że w tym momencie cała atmosfera w Kościele, słowa, gesty, modlitwy, postawy, że to wszystko wyraża nie katolicką wiarę, a jakąś taką właśnie protestancką, modernistyczną papkę o lekko katolickim zabarwieniu. Co katolik powinien zrobić widząc to? Moim zdaniem katolik powinien stanowczo z takim rytem walczyć. Powinien stanowczo mu się sprzeciwić. Dlatego ja powtarzam, parafrazując Scypiona, nowy porządek mszy świętej należy zniszczyć. I tak jak wtedy Kartaginę należało zniszczyć, była to wojna pomiędzy Rzymem. Te wojny punickie były wojnami pomiędzy z jednej strony tym pogaństwem Westy, bogini ogniska domowego, a pogaństwem Molocha, któremu składano w ofierze niemowlęta, czyli cywilizacyjnie to była wielka ta wojna punicka. I teraz parafrazując te słowa, nowy porządek mszy należy zniszczyć. Jest on do zniszczenia. Uważam, że cywilizacyjnie to jest dużo, dużo większej doniosłości, bowiem chodzi tutaj o obronę tego, co najważniejsze, o obronę Bożego objawienia. Chodzi tutaj o samo serce naszej wiary, o mszę świętą, o ten moment, kiedy Pan Jezus przychodzi na ołtarz. I sam fakt, że Pan Jezus przychodzi na ten ołtarz, jeszcze nie sprawia, że katolik, który tam przyjdzie, z całą pewnością właśnie zostanie po katolicku uformowany. Jeśli całe otoczenie, wszystkie słowa, gesty, czyny, postawy, jeśli to wszystko przekazuje mu wypaczoną wersję wiary, jeśli to wszystko przekazuje mu taką papkę, która katolicka nie jest, to jest tylko lekko po katolicku zabarwiona, no to wtedy długofalowo to będzie śmierć dla
Kościoła. Dlatego uważam, że katolik ma obowiązek stanowczo się temu rytowi sprzeciwić i w żaden sposób się pod nim nie podpisywać, a już na pewno w nim nie uczestniczyć. Uważam, że jest to obowiązek sumienia wiernego katolika. No i oczywiście nie wypowiada się jemu wojny w ten sposób, że mówi się, no jak tylko macie możliwość, to pójdźcie wtedy na starą mszę, a jak nie możecie, to wtedy idźcie na nową i Pana Jezusa pocieszajcie. Uważam, że to rozwiązanie jest żadnym rozwiązaniem, to znaczy nie uwzględnia ono kalibru z jakim, tego problemu, z jakim mamy tutaj do czynienia. Mamy do czynienia moim zdaniem z naprawdę największym zagrożeniem dla wiary naszych czasów, a kto wie, czy nie w ogóle wszystkich czasów. Mamy do czynienia z atakiem na samo serce naszej wiary, na mszę świętą. Mamy do czynienia z tym najważniejszym atakiem na ten najważniejszy moment, który tą wiarę przekazuje. Dlatego musimy powiedzieć, stanowczo musimy z tym rytem walczyć. Gdy powiemy, no to jak możecie, to idźcie na starą, no to wtedy o ludzie powiedzą, no dobrze, no ja mam 30 km na starą mszę, no to pójdę sobie dzisiaj na nową i będę Pana Jezusa tam pocieszał. I w praktyce nic się nie zmieni. Moim zdaniem, aby stanowczo z tym rytem walczyć, aby walczyć o katolicką wiarę, o zachowanie katolickiej wiary w Kościele, w narodzie, w Europie, w całym świecie, potrzebujemy powiedzieć nie, przestańcie na ten ryt chodzić. Jeśli tylko widzisz, że ten ryt jest szkodliwy, przestań od razu w nim uczestniczyć. Przeistoczenie tam się dokonuje, tak, ale ten ryt wypacza wiarę twoją, twoich dzieci, twoich wnuków i po prostu wypacza wiarę tych, którzy w nim uczestniczą. Mnóstwo ludzi uczestniczy w nim nieświadomie i on cały czas wypacza tą ich wiarę. Ty daj świadectwo i powiedz, nie, ten ryt katolicki nie jest, ja idę na tą mszę świętą, która jest katolicka i idę tam chociażby miał jechać 100 km, a może i 150 km. Mamy takich ludzi sporo, takich ludzi naprawdę nie brakuje, którzy pokonują ogromne dystanse właśnie po to, aby dać świadectwo swojej wierze, aby zaczerpnąć tych łask tam, gdzie faktycznie otrzymają katolicką wiarę, gdzie faktycznie cały ten ryt, całe wszystkie modlitwy, atmosfera w Kościele, wszystko to, co się dzieje, tą katolicką wiarę, jego dzieci, jego wnuki będzie tą katolicką wiarą przepełniało. I gdy tak powiemy, że z tym rytem musimy walczyć, gdy katolicy będą to dostrzegali, gdy będzie ich coraz więcej, tych, którzy mówią, tak, ja w tym rycie nie mogę uczestniczyć, ja jadę nawet te 100 km na starą mszę. Gdy tych katolików będzie coraz więcej, którzy będą porzucali nowy ryt na rzecz starego rytu, gdy te wspólnoty zgromadzone wokół rytu trydenckiego będą rosły w ten sposób, wtedy być może hierarchia kościelna w końcu dostrzeże, że nowy ryt jest bezpłodny, że on zabija wiarę, że ci, którzy tam zostają, z czasem od wiary odpadają, a to, co rośnie, to, co żyje, to są właśnie te wspólnoty zgromadzone wokół mszy świętej trydenckiej. Do tego stanu musimy doprowadzić, do tego stanu, gdzie ten nowy, niebezpieczny ryt, który deprawuje wiarę, będzie pustoszał. On musi opustoszać, bowiem jest zagrożeniem dla wiary. Natomiast ludzie powinni przyjść tam, gdzie ta wiara jest przekazywana i dlatego trzeba o tym mówić, że ten ryt deprawuje wiarę. Trzeba iść na mszę świętą, która po prostu jest katolicka. A więc taki człowiek, który decyduje się na to, że będzie chodził tylko na mszę trydencką, on robi to, co najlepsze dla swojej duszy. Robi to, co najlepsze dla duszy swoich dzieci, swoich wnuków, swojej rodziny, swoich sąsiadów, swoich bliskich. A jednocześnie daje bardzo jasny sygnał dla władz kościelnych, że katolicy chcą katolickiej mszy świętej. Katolicy nie chcą tej podrobionej mszy, która deprawuje wiarę. Katolicy chcą katolickiej mszy świętej, która katolicką wiarę przekazuje. Krótko odniosę się do zarzutów księdza Kneblewskiego. Czy taka postawa jest sekciarska? Nie. Taka postawa jest po prostu dziwna, bo bardzo dziwny jest ten nasz czas, bo bardzo dziwny jest ten nasz problem, bo jeszcze nigdy nie zderzyliśmy się w Kościele z czymś takim, żeby Rzym zaakceptował ryt, który stanowi zagrożenie dla wiary. Skoro problem jest dziwny, dlatego też odpowiedź na niego jest niespotykana, jest dziwna. Nie chodzić na mszę świętą w rycie, który prawie wszędzie jest sprawowany? Tak, to jest dziwne, to może szokować, ale jest to adekwatna odpowiedź, taka, która uwzględnia dobro pojedynczych dusz i która uwzględnia dobro całego Kościoła. I po prostu jest to adekwatna odpowiedź na bardzo dziwny, niespotykany problem.
podstawowy zarzut, że msza święta przecież w Nowym Rycie również jest co do zasady ważna. Myślę, że na niego już odpowiedziałem. Przytoczę tu jeszcze sprawa kanonicznego. Kanon 1258 ze starego prawa kanonicznego, to znaczy z roku 1917. Stare prawo kanoniczne bez wątpienia odpowiada katolickiemu duchowi, jest po prostu wyrazem katolickiej wiary, katolickiego ducha, czego o nowym prawie kanonicznym już tak po prostu powiedzieć nie można. Paragraf pierwszy. Haut licitum est fidelibus quovis modo active assistere seu partem habere in sacris acatholicorum. Nie wolno wiernym w żaden sposób aktywnie pomagać ani brać udziału w obrzędach niekatolików. Jak zauważamy, tutaj prawo kanoniczne nie rozróżnia pomiędzy protestantami a prawosławnymi. Nie rozróżnia pomiędzy rytem mszy świętej ważnym a nieważnym. Dotyczy to, i powszechna interpretacja taka była, że dotyczy to również prawosławnych, co do których nie ma zasadniczo wątpliwości, że ich ryt jest ważny, że gdy oni odprawiają swoją boską liturgię, to dochodzi tam do przeistoczenia. Mimo wszystko, że dochodzi tam do przeistoczenia, nie wolno wiernym w żaden sposób aktywnie pomagać ani brać udziału w obrzędach niekatolików. Paragraf drugi mówi o tym, że bierna lub jedynie materialna obecność może być tolerowana. Bierna lub jedynie materialna obecność może być tolerowana. I oczywiście, że bezpośrednio nie odnosi się to do naszej sytuacji, dlatego że mamy tutaj do czynienia z rytem, który został zaakceptowany przez rzymskie władze, a więc nie można tak po prostu powiedzieć, że jest to właśnie ryt nie katolików, że jest to ryt spoza Kościoła. Natomiast przez analogię, mutatis mutandis, zmieniając to, co zmienić należy, kanon ten pokazuje bardzo wyraźnie, że sama ważność przeistoczenia nie jest jedynym kryterium i Kościół przez całe wieki zabraniał uczestnictwa w liturgiach, które są ważne, ale z jakiegoś powodu sprawowane niegodnie. I jak najbardziej Kościół zabraniał uczestnictwa we mszy świętej, na przykład kapłana, który by świadomie profanował Najświętszy Sakrament. Od razu taki kapłan byłby ukarany przez swojego biskupa. Od razu nie mógłby on sprawować mszy świętej dla wiernych i gdyby taki kapłan gdzieś tam właśnie liturgię sprawował, to oczywiście, że nie można byłoby w jego liturgii uczestniczyć. Sama ważność przeistoczenia jeszcze nie jest wystarczającym powodem, żeby powiedzieć, że o, można w tej liturgii uczestniczyć. Nie, tak jak w przypadku właśnie tego kanonu 1258, mogą być inne powody. Tutaj jest to brak jedności kościelnej, jeśli chodzi o prawosławnych i uważam, że w pełni uprawnionym wnioskiem teologicznym jest, że gdy ryt katolickiej wiary nie przekazuje, a przekazuje raczej właśnie taką modernistyczno-protestancką teologię, że taki ryt również jest rytem, którego należy unikać, którego powinno się unikać, z którym co więcej należy bardzo stanowczo walczyć, któremu trzeba stawić opór, bo jest zagrożeniem dla wiary. Uważam, że jest to w pełni uprawniony wniosek teologiczny. Uważam, że uwzględnia on wszystkie okoliczności, to znaczy dobro dusz pojedynczych jednostek, które muszą karmić się prawdziwą wiarą. W tym najważniejszym momencie kontaktu z Panem Bogiem, gdy On wstępuje na ołtarz, to nie może być moment, w którym my jakby zamykamy się i nie bierzemy udziału w tym, co się dzieje w tych wszystkich rytach i ceremoniach, no bo to jest właśnie nie takie, jak być powinno. Ja chcę adorować Pana Jezusa, ale w tym całym rycie nie chcę brać udziału, zamykam się na przekaz, na modernistyczne kazanie, na zachowania niegodne tego wszystkiego. Zamykam się, ale chcę być tutaj dla Pana Jezusa. W tym najważniejszym momencie katolik musi przyjść i swoje serce otworzyć przed Panem Jezusem. Musi uczestniczyć właśnie w tym rycie. Dlatego musi szukać takiego rytu, w którym może z czystym sumieniem uczestniczyć. Gdzie może dać świadectwo swojej wiary. Gdzie może z dumą stanąć i śpiewać swoje credo, swoje wyznanie wiary, bo jest dumnym katolikiem, bo jest dumny z tego, że jest katolikiem. Tam, do takiego kościoła trzeba iść, a nie do takiego, gdzie człowiek się gdzieś tam chowa tak i unika tej ceremonii, bo ona jest niegodna, bo kapłan się wygłupia, bo kazanie nie jest katolickie i trzeba właśnie uszy zatykać, bo kazanie katolickie nie jest. W modlitwach nie uczestniczyć, bo są one infantylne albo prosi się o to, żeby przedstawiciele narodu niegdyś wybranego wytrwali w wierności wobec swojego przymierza i tak dalej, i tak dalej. A więc nasze stanowisko uwzględnia cały zakres problematyki. Uwzględnia dobro duszy tej jednostki, jak również ten sygnał, który jest wysyłany dla całego Kościoła.
ten sygnał, że ten ryt jest zły, nie wolno na niego chodzić, nie wolno w nim uczestniczyć, trzeba się od niego odsunąć, bowiem on będzie stanowił zagrożenie dla wiary jednostek i dla wiary całego Kościoła. A więc katolik, który to dostrzega, powinien się zdystansować, dać świadectwo swojej wiary, uczestnicząc w rycie, który jest naprawdę katolicki. Pamiętajmy, nie podchodźmy do tego teologicznego zagadnienia na poziomie emocjonalnym, na zasadzie, że o, to takie straszne i przerażające i tak nie można. Zastanówmy się racjonalnie, co będzie dobre dla zbawienia dusz, co będzie naprawdę dobre dla Kościoła. Czy tolerowanie, uczestniczenie aktywne, podpisywanie się swoją obecnością, swoim uczestnictwem w rycie, które wyraża raczej modernistyczno-protestancką teologię, naszej duszy i duszą całego otoczenia, całego Kościoła, czy to przyniesie jakąkolwiek korzyść? Moim zdaniem nie, wręcz przeciwnie. Musimy dać świadectwo naszej wiary, odsuwając się od tego, co stanowi dla niej zagrożenie, szukając zjednoczenia z Panem Jezusem w mszy świętej, która jest odprawiana godnie, która jest odprawiana w rycie, który katolicką wiarę wyraża. Takiej mszy świętej szukajmy, na taką mszę świętą śpieszmy, nawet jak trzeba pokonać duży dystans, nawet jak trzeba pokonać przeciwności. Niech to będzie świadectwo naszej wiary. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.